Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Adi i witam Was w trzecim odcinku z ciekawostek o Robercie Lewandowskim. W tym odcinku będziemy sobie kontynuować i zarazem kończyć wstęp. Także jeżeli jesteście nowymi widzami na moim kanale, to bardzo bym chciał, żebyście zostawili subskrypcję, dali łapkę w górę. Nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie na moim kanale. Więc ja już nie przedłużając, lecimy z odcinkiem. Więc jak już mówiłem na samym początku, w dzisiejszym odcinku ze ciekawostek o Robercie Lewandowskim będziemy sobie kontynuować po poprzedni odcinek, czyli wstęp, i zarazem go kończyć. Także zapraszam Was do oglądania. Jako jedyny Polak w historii otrzymał nagrodę piłkarza roku FIFA dwukrotnie i piłkarza roku UEFA, a także europejski złoty but dwukrotnie, laureat drugiego miejsca w plebiscycie złotej piłki oraz zdobywca nagrody dla napastnika roku w 2021, przyznawanej przez France Football. Jest najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w historii w tym plebiscycie. Z drobkiem 26 trofeów jest najbardziej utytułowanym polskim piłkarzem w historii, zdobywając 5 goli w ciągu 9 minut w ligowym meczu z Wolfsburgiem w 2015. Zapisał się w księdze rekordów Guinnessa. 10-krotnie wybierany był piłkarzem roku w plebiscycie piłki nożnej. Ponadto 3-krotnie zwyciężył w plebiscycie przeglądu sportowego oraz został wybrany polskim piłkarzem stulecia. Jest laureatem wielkiej honorowej nagrody sportowej Polskiego Komitetu Olimpijskiego za osiągnięcia w 2020, a także najlepszym strzelcem na świecie 2020 roku i członkiem drużyny dekady według Międzynarodowej Federacji Historyków i Statystyków Futbolu. W 2020 został uznany przez Światowe Stowarzyszenie Prasy Sportowej AIPS za najlepszego wśród mężczyzn sportowca roku w Europie i dwukrotnie na świecie w 2020 i 2021. Ponadto został uznany sportowcem roku w Europie w ankiecie PAP i najlepiej wpływowym człowiekiem w polskim sporcie według magazynu Forbes. W 2021 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia sportowe i promowanie Polski na arenie międzynarodowej. Także w tym odcinku byłoby na tyle. Trzymajcie się do kolejnego odcinka z ciekawostek o Robercie Lewandowskim na moim kanale. Na razie.